Nie ma też sławnej kwiaciarni na rogu, ona się zamieniła w kafejkę. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo Gdańsk się gwałtownie rozwija. Ilość osób, które przyjeżdżają do Gdańska, które chcą być w Gdańsku, które chcą spędzić czas w Gdańsku, które chcą chociaż się przespacerować po mieście, jest ogromna. Równocześnie jest dyskusja no, szczególnie ludzi młodych, którzy w jakiś sposób kwestionują mieszkaniowy charakter dzielnicy, domagając się prawa jakby życia bez ciszy nocnej i w ogóle, żeby robić to dzielnicą rozrywkową. Do Gdańska wprowadzają się kasyna, wprowadzają się kluby go-go. Zaczyna się po prostu robienie dzielnicy rozrywki z tego centralnego dystryktu. A ja mieszkając, obserwując, co się dzieje za oknami, widzę, że coraz więcej mieszkańców odchodzi, bo co tu dużo mówić, ludzie rzeczywiście odchodzą, bo to pokolenie, które po wojnie zamieszkało tam w mieście, no właśnie teraz odchodzi. I ze zmartwieniem stwierdzam, że we wszystkich tych oknach, które widzę po drugiej stronie ulicy, te mieszkania są wynajmowane na bardzo krótki czas różnym ludziom. Natomiast nie widzę ludzi, którzy kupują te mieszkania i sprowadzają się do miasta na stałe. Czy pan profesor się nie boi, że Gdańsk pójdzie jakby śladem wielu centrów europejskich miast, które po prostu stały się tak intensywne, że tak naprawdę ludzie się wyprowadzili i przestały być autentyczne w sensie miasta z mieszkańcami, a stały się po prostu turystyczną atrakcją? No jedno sprostowanie i kilka uwag. To, że główne miasto jest dzielnicą tylko mieszkaniową, to jest jeden z zarzutów, które stawiają ludzie, publicyści. I to w gazetach już wiele razy pisano, że to jest dzielnica mieszkaniowa, że to jest wina projektantów. A to jest przede wszystkim nieprawda. Proszę mi pokazać dzielnicę mieszkaniową, a nawet mówiono, że to nie dzielnica, to jest osiedle mieszkaniowe. Z taką pogardą wzorowskie osiedle mieszkaniowe. Proszę bardzo, ja jestem emerytem, ale zafunduję wysoką nagrodę temu, który mi pokaże drugie osiedle mieszkaniowe, które ma 4 muzea, ma konkatedrę, ma drugi wielki kościół, który jest międzynarodowym kulturalnym centrum, który ma w Zielonej Bramie biura byłego prezydenta, znanego w Stanach. O Polsce to mało co wiedzą, ale kto to był Walenza, to wszyscy wiedzą. Nawet i na biegunie północnym i południowym, w którym jest filia Muzeum Narodowego, jest Muzeum Historii Miasta Gdańska, jest Muzeum Archeologiczne. W Miedze mamy Muzeum Narodowe i to jest osiedle mieszkaniowe, w którym są partery sklepowe. Ale co tam w środku jest, to niestety architekt i urbanista nie może decydować. Powinno się zmienić przepisy prawne i umożliwić. Można to przemycić tylko w tekście opisu do planów miejscowych. Jedna rzecz, panie profesorze, której się obawiam, to ciesząc się ogromnie z tego, że jest to prawdziwe miasto, bo ja jestem głęboko przekonany, że kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju urbanistycznym dzisiaj, to właściwie wszyscy powinniśmy się udać na główne miasto i przeanalizować, na czym polega zdrowe miasto, bo to jest prawdziwe miasto. Tylko to ryzyko jakby popychania do ekstremum tej całej sytuacji powoduje, że ja się obawiam co innego, że wyprowadzą się mieszkańcy i że będzie to bardzo źle dla miasta. A ja mam zupełnie odwrotne obawy. Obawiam się, że porządne urządzenia usługowe nie wejdą do głównego miasta z prostego powodu. Nikt nie będzie tutaj zakładał, wykupując na przykład 3-4 mieszkania i robić sobie kancelarię adwokacką, jeżeli klient i pracownicy nie mogą samochodem podjechać i zaparkować.
Więc tutaj to są bardzo ograniczone możliwości zrobienia z tego usługowego. Ostatecznie, jak ktoś bardzo chce się zabawić, to może z parkingu, który jest na zewnątrz z natury rzeczy, to sobie może pieszo przejść, nawet przyjemny spacerek wieczorową porą. Ale teraz jeszcze można legalnie i nielegalnie te samochody wjeżdżają. Więcej powinno być obszarów ruchu pieszego. Mówi się teraz o zamianie ulicy Piwnej na pieszy. No ale do tego komisariatu policji to też jakoś trzeba dojechać, więc to nie jest taka prosta sprawa. No i trzeba za wielkie pieniądze, ale to jest nieuniknione, zbudować na obrzeżu miasta, tuż przy murach obronnych średniowiecznych, trzeba zbudować parkingi podziemne. Tylko że ja z prasy się dowiaduję, że parking podziemny będzie, ma być zbudowany, będzie miał dwie kondygnacje. A dlaczego dwie? Albo jest woda gruntowa. No rany boskie. Jeżeli już teraz ktoś, inwestor nie przyjmuje do wiadomości, że kilkadziesiąt lat temu wynaleziono beton wodoszczelny, taki, który pozwala budować podziemne budowle, no to niech sobie pojedzie do Danii, do Holandii albo do Monte Carlo, tam przy okazji może coś wygra. Nie wpuszczą go do kasyna. Tam jest dworzec morski i trąca się łokciem z 13-kondygnacyjnym parkingiem, który jest pod powierzchnią wody. Zjechałem sobie windą tam na to 13 piętro najniższe, suche jak pieprz. To się da zrobić. Tylko że tam miejsce w takim parkingu, garażu parkingu, to kosztuje tyle co dwa samochody. No, coś za coś. Tutaj jeżeli się zrobi tylko dwukondygnacyjne te garaże, to będzie zmarnowany ten teren. Bo teraz nic dziwnego w tym, pamiętam jako studentowi, że moi profesorowie przedwojenni ze zgrozą mówili, że w niektórych krajach to w jednej rodzinie są nawet dwa samochody. No a u nas my jesteśmy biedni i wszyscy narzekają, że straszna bieda taka, że już za Gomułki było lepiej. Ale po dwa, po trzy samochody są w rodzinie. Tak? I jeżeli A tu jest 10 tysięcy mieszkańców, to proszę sobie policzyć, ile tysięcy, no kilka tysięcy z tych samochodów trzeba. No to na dwóch kondygnacjach to się zmieści 1/5 tego. Więc są problemy. I teraz może tylko skończmy, bo to już z tego się zrobi seminarium urbanistyczne. To, ale sądzę, że państwa to powinno poruszyć. Niestety nie opracowuje się, a nawet w formie koncepcji, planu urbanistycznego, który by rozwiązał problem obszarów śródmiejskich w aglomeracji gdańskiej, a tym bardziej w metropolii. Nie robi się założeń urbanistycznych dla śródmieścia metropolii. A przecież główne miasto powinno być jednym z elementów systemu, bo to nie będzie jedno śródmieście. Jak to ma te kilkadziesiąt, dwadzieścia parę kilometrów długości, to musimy i nikt nie będzie zabierał przecież śródmieścia Gdyni. Gdynia będzie miała swoje śródmieście, Sopot będzie miała swoje. Każde będzie inne, każde będzie innych rozmiarów i miało inną specyfikę, także funkcjonalną. A w Gdańsku byłoby grzechem nie do wybaczenia, gdyby te nasze najbliższe, dochodzące do głosu pokolenia nie rozwiązały i nie zbudowały bardzo ważnego elementu śródmieścia tej metropolii na terenie postoczniowym. Przecież nie można pozwolić na to, że te tereny za psie pieniądze kupiła jakaś firma
I teraz firma decyduje, co, komu tam sprzeda. I od przypadku do przypadku będą powstawały budynki, których nikt nie skoordynuje, bo prawo budowlane na tym. Panie profesorze, jak mi sądzi, jak w tej chwili bardzo mocno jakby zdenerwowani całą sytuacją na stoczni są studenci, z którymi mam do czynienia. Tam w tej chwili wycinane są drzewa, zburzone są hale. W tej chwili, chyba jutro w ogóle jest jakieś wydarzenie obserwacji demontowania jednego z najwspanialszych dźwigów na terenie stoczni. Jak pan profesor sądzi, co powinno się wydarzyć na stoczni? Przecież zaniedbano zrobienie jakiegoś planu. Plan urbanistyczny może być po to się robi, nie żeby ambicje zaspokoić, tylko po to, żeby coś zrealizować. Przecież myśmy ten plan głównego miasta to robili po to, żeby można było odbudować. I bez planu to nie byłoby możliwe. To by nam ulice zabudowali jacyś sprytni cwaniacy, prawda? Pokasowaliby te możliwości. Więc plan to nie jest jeszcze uwieńczenie tej roboty. To jest dopiero litera A w całym alfabecie. Ale bez planu nie zrobi się żadnego porządnego ani osiedla, ani śródmieścia. I teraz jak ma wyglądać, mamy aspiracje słuszne. Metropolia powinna mieć swoje obszary śródmiejskie. A jakie mają być? Proszę zapytać moich młodszych kolegów, którzy się zajmują planowaniem miasta. Jak ma wyglądać system śródmiejski w metropolii? Nie wiedzą, bo dlatego, że takiego planu się nie robi. Ja myślę, panie profesorze, że byłoby może dobrze, gdyby myśląc o stoczni, zastanowić się, na czym polegała wspaniałość planowania odbudowy Gdańska, że doszliśmy do takiego rezultatu. Stocznia była kiedyś miasteczkiem przemysłowym. Miała swoje ulice, miała swoje główne budynki, miała budynki dyrekcji, jak ratusze, miała halę wielkości kościołów. Przecież można by pomyśleć o budowie stoczni w ten sam sposób, jak pokolenie pana profesora myślało o budowie, odbudowie Gdańska. No przecież to się los nam darował łącznie z nieszczęściem, jakim było przecież likwidacja stoczni, no to jest klęska, tak? Ale to przypadkowo umożliwia naprawę kapitalnego błędu zrobionego sto kilkadziesiąt lat temu, kiedy darowano Szychałowi i tym Klewiterowi i innym tym właścicielom stoczni tereny powojskowe, które powstały z likwidacji wałów obronnych. Przecież tam, gdzie teraz jest stocznia, tam były wały obronne takie same, jakie są na Dolnym Mieście. Całe miasto było otoczone takim wieńcem zygzaków, takich wałów. I to zostało, miasto procesowało się z władzami wojskowymi pruskimi, żeby to uzyskać i przeznaczyło to zamiast na dojście Gdańska do głębokiej wody, czyli do Wisły, to te tereny przeznaczyli, też pieniądze o tym decydowały, przeznaczyli na cele wojskowe, na magazyny wojskowe, a przede wszystkim na stocznie. I teraz jak stocznie, mówię to na nieszczęście, likwidacja stoczni, ale przecież jest możliwość dojścia śródmieścia Gdańska do głębokiej wody, co jest niesłychanie atrakcyjne dla każdego miasta portowego. Przecież u nas trzeba do tego nowego portu dojechać opętany kawał drogi, a tak mielibyśmy bulwary portowe na wyciągnięcie ręki.